Dzień dobry, zapraszam do mnie, zapraszam. Iwona Hartwig, Koalicja Obywatelska z torebką i pasami proszę tutaj jeszcze sobie poradzić. O tak, są pasy, proszę tu koniecznie. Tak. Ok, klik i możemy jechać. Pośmialiśmy się trochę, ale teraz wesoło to chyba nie będzie, bo osoby niepełnosprawne, ich rodziny, które walczą od dawna o swoje, są w takim punkcie, że mam wrażenie, że rozmawiamy o tym od bardzo dawna i nic się nie zmieniło. A nie robi się nic. Te 40 dni, to było w 2018 roku, czyli to już 4 lata, 5 będzie zaraz temu. Tak, minęły 4 lata. Minęły 4 lata, 40 dni protestów. No i co? Pani redaktor, i tak naprawdę nic się nie zmieniło od tego czasu. Bym powiedziała, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce od tamtego momentu wręcz się pogorszyła. Pierwsze, co zrobił PiS, kiedy doszedł do władzy w 2019 roku, zamroził zasiłek pielęgnacyjny zwykły dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie to są kwoty? To jest ten zasiłek taki niski, on wynosi taką kwotę 215 zł, ale to paradoksalnie był nasz drugi postulat w trakcie protestu, gdzie chcieliśmy, żeby ten zasiłek pielęgnacyjny był wyrównany z dodatkiem pielęgnacyjnym, tym, którym jest w ZUS-ie. I wtedy to się stało. Wtedy on został wyrównany, tak, podczas tego protestu. Natomiast od razu, kiedy PiS doszedł do władzy, ten zwykły zasiłek pielęgnacyjny został zamrożony. Ale to nie jest tylko to. I oczywiście, może pani Maląg wciąż wychodzić z tej swojej szafy i mówić, jak to jest pięknie dla osób z niepełnosprawnościami i ile to miliardów nie dajemy, tak, na pomoc. Natomiast nie przekłada się to zupełnie na realne życie osób z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin. Gdzie idą te pieniądze? Bo nie mam pojęcia. Ja naprawdę nie wiem, bo być może te pieniądze zasilają jakieś, no nie wiem, no... może jest jakaś pomoc dla osób z niepełnosprawnością. Fundacje, o których cały czas słyszymy. Tak, na pewno. Fundacje, stowarzyszenia, być może jakby pomagają osobom, tym, które są na przykład niepełnosprawne w stopniu lekkim, bądź umiarkowanym, chociaż wiem od tych osób i też mam sygnały, że w tych grupach niepełnosprawności też nie jest w cudzysłowie kolorowo. Natomiast kompletnie zapomniał o osobach z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym. Czyli to jest ta grupa, która protestowała w Sejmie przez 40 dni. To jest niewiele... Ale wtedy Polacy panią poznali. Wtedy pani walczyła o prawa, o pieniądze dla własnego syna. Tak. Jeszcze wcześniej był protest za czasów Platformy i PSL-u. Wtedy udało nam się wywalczyć świadczenie pielęgnacyjne w wysokości najniższej krajowej, natomiast zupełnie w innych warunkach i zupełnie jakby... inna kultura polityki, powiem tak. Ale wracając jeszcze do tego, że dzisiaj w Polsce osoba, właśnie o tej grupie zapomnianej, tak, bo to warto powiedzieć, bo właśnie często widzimy Morawieckiego, Maląg, Wdówika, który wychodzi i z uśmiechem na twarzy mówi o tym, jak to świetnie pomagamy, ile to milionów daliśmy, ile to miliardów jest więcej niż, i na przykład jest taki przykład podawany bez sensu zupełnie, wtedy, kiedy rządziła Platforma. No dobrze, ale wtedy, kiedy rządziła Platforma, to był rok 2015, tak? I wtedy, ja już nie chcę nawiązywać do tej inflacji, bo na pewno pani zauważy, że ja nawet o niej za bardzo nie powiem. Ale wtedy godzina rehabilitacji kosztowała 60 zł, a dzisiaj 200 kosztuje 200. Tak. Więc tutaj widzimy tą różnicę. I to są takie idiotyczne przykłady właśnie podawane przez panią Maląg. I może to robić, i może to robić, i może... Ja pamiętam taką sytuację, kiedy po proteście wyszedł Morawiecki i powiedział, niepełnosprawni mają 3000 zł. Zliczył sobie wszystko. Świadczenie rodzica, rentę socjalną tej osoby z niepełnosprawnościami. Tak jakby to był jeden byt, a to są dwa byty. I dzisiaj, po tych tak naprawdę już przyszło 4 latach, mamy taką sytuację, że no z racji tego, że jestem posłanką, starałam się coś dla tej grupy zrobić w Sejmie. Złożyłam dwa projekty, które oczywiście są zamrożone.
żonę. To jest projekt jeden, który mówił o tym, żeby, bo jako jedyna grupa osób z niepełnosprawnościami tych stopniu znacznym otrzymują te osoby pod warunkiem, że jeszcze pójdą na komisję, 500+, ale to jest jedyna grupa, która ma do tego kryterium dochodowe, tak? Składałam taki projekt, żeby nie było tego kryterium. Składałam drugi projekt, który też jest bardzo po prostu, żeby nie krzywdził tych rodzin i osób z niepełnosprawnościami do pomocy pieniężnej, niepieniężnej w MOPS-ach, GOPS-ach, jest wliczane wszystko, tak? I te osoby po prostu nie, tak kolokwialnie nie łapią się nie na łapią nic. Się nie łapią się na nic. I teraz mamy taką sytuację, że to proszę sobie wyobrazić, wychodzi pani Maląg, wychodzi Morawiecki, który tak naprawdę, bo myślę, że porozmawiamy sobie o Funduszu Solidarnościowym. Tak, tak. Tak. Który właśnie go ukradł. I wychodzą te wszystkie twarze. Pan Wdówik, który wymyślił sobie strategię do 31 roku. Nie wiem, co to jest strategia do 31 roku, bo niepełnosprawni nie mogą czekać. I mamy oto taką sytuację, że od kilku miesięcy wychodzę na ulicę, ponieważ jestem inicjatorką projektu obywatelskiego. Tak, bo stwierdziłam, zbierane są podpisy w tak, tej chwili. Tak, bo stwierdziłam, że jeżeli ja nie mogę w środku zrobić nic, bo wszystko pani Witek zamraża, bo tak po prostu nie chcę podejść do tego po ludzku, bo tam jest brak totalnej empatii z tego, co ja widzę, to wyszłam z projektem obywatelskim. Od kilku miesięcy zbieramy podpisy. Do końca miesiąca jeszcze tego zbieramy podpisy. Gdzie te podpisy? Bo może ktoś chce się podpisać. W każdym biurze poselskim posłów Koalicji Obywatelskiej. Tak, w każdym. I również wysyłamy też internetowo. Można mnie znaleźć łatwo, bardzo mnie znaleźć w internecie i numer mojego biura i adres mojego biura poselskiego. I teraz tak, postawmy naprzeciwko. To, co mówią rządzący obecnie, jak to nie pomagają świetnie osobom z niepełnosprawnościami, to, że ja od kilku miesięcy z wieloma osobami z niepełnosprawnościami, z naszym klubem, tak, Koalicji Obywatelskiej, wychodzimy na ulicę i prosimy osoby, żeby podpisały się pod tym projektem. Czy naprawdę rodzice takich dzieci niepełnosprawnych osób, czy my musimy być wiecznymi żebrakami, bo my tak się czujemy? Ja powiem szczerze, nam to uwłacza, bo o ile osoby, które to podpisują, tak, i słyszą na przykład, renta socjalna wynosi dzisiaj 1217 zł. Wow. Wow. I teraz tak. No tak, ale ja częściej słyszę matki, które mówią, chciałabym, żeby Jarosław Kaczyński wziął mojego syna albo moje dziecko na jeden dzień. Tak. Na jeden dzień. Tak, ja też to mówię. Ja też zapraszam Kaczyńskiego, ja mu Kubę zapakuję, niech sobie bierze. Może trzeba jechać do niego do domu. Niech sobie... I te dzieci zostawić mu na jedną dobę. Pani redaktor, na jeden dzień. Ja mam taką obawę, że po prostu cały PiS jakby nie rozumie tej sytuacji, tej grupy osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, tych najbardziej osób poszkodowanych, które potrzebują właśnie tej opieki osób trzecich, tak? A może warto powiedzieć tutaj u pani, że tych osób mamy w Polsce tylko, i to mówię z pełną świadomością, 291 tysięcy. Mhm. To są renciści socjalni, którzy naprawdę dzisiaj potrzebują pomocy, którzy też sami na ulicach z rodzicami zbierają te podpisy, bo o ile, mówię, w społeczeństwie jest zrozumienie i ludzie bardzo chętnie podpisywali się pod tą ustawą, większość osób była zszokowanych, że osoba taka właśnie niepełnosprawna, która wymaga pomocy osoby trzeciej, dostaje dzisiaj od państwa 1215 zł. I ja tego nie łykam i moje środowisko tego nie łyka, że wychodzi Kaczyński i mówi, ja daję trzynastki, czternastki, piętnastki i te osoby dostają też. Nie. Nie, bo nawet jeżeli wywalczymy, a wierzę mocno, że tak się stanie, bo też mam deklarację z klubu, tak, że to będzie jedna z pierwszych ustaw, to nie będzie godne życie, pani redaktor. To będzie minimum socjalne. Tym bardziej, że te ceny, które mamy teraz za pół roku, one mogą być zupełnie nieadekwatne, nieaktualne. Pani redaktor, pani zauważy, ja nie mówię... rehabilitacja kosztuje 200, ale ona może że kosztować 300. Ja nie mówię o inflacji, ja nie chcę mówić o inflacji. Tak. Bo to jest bez sensu. To jest bez sensu. Bo te osoby po prostu są tak traktowane, jak coś, co trzeba zamieść pod wycieraczkę. Ja cały czas się czuję. Mój Kuba ma 28 lat. I ja czuję, jakbym była non-stop na mojej wojnie.
Non-stop muszę wychodzić na ulicę, muszę krzyczeć, muszę prosić, muszę błagać. Nikt tego nie rozumie. I wracając jeszcze, bo tak mi się przypomniało o tym Funduszu Solidarnościowym. No właśnie, proszę powiedzieć, bo ten Fundusz Solidarnościowy, on powstał w trakcie. Tak. Jaka tam zmiana nastąpiła i dlaczego ona nastąpiła? Co? Dlatego, że Morawiecki po prostu stwierdził, że jest kupę kasy. Aha. I tam do tego momentu już jest chyba 32 miliardy, jeżeli się nie mylę. Więc to jest, jak ktoś sobie pomyśli 32 miliardy, no to wie, ile to jest na pieniędzy. Na te 291 tysięcy? Tak, pani redaktor. Ale to łatwo podzielić. Tak, no to ale, to ale ile jest na osobę? Za te pieniądze... Pani redaktor, tu chodzi o to, że nie ma tych pieniędzy, że nie ma nawet teraz co dzielić. Była taka obiecanka, że stworzymy Fundusz Solidarnościowy dla osób z niepełnosprawnościami i te osoby będą mogły wyjechać raz na to, pierwszy raz w życiu czasami, na turnus rehabilitacyjny, który kosztuje 8 tysięcy. A nawet więcej teraz. Tak. Będzie można kupić bez problemu sprzęt ortopedyczny, gdzie PiS znów zabiera 30% na buty ortopedyczne teraz w tym momencie, tak? No i miały być leki za złotówkę. No te finanse naprawdę pozwoliłyby wielu rodzinom w Polsce, takich osób najbardziej zależnych, odetchnąć. Natomiast zostały w sposób perfidny, bezczelny, ukradzione przez Morawieckiego, uważam, Kaczyńskiego i po prostu cały PiS. Bo ja podam taki przykład. Proszę sobie wyobrazić, że... I nie chcę nawet za niego przepraszać. Morawiecki ma niezdolną do samodzielnej egzystencji. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Ale hipotetycznie. Hipotetycznie, matkę, żonę. To co my robimy w domu, jak mamy chorego człowieka? No ja sobie tak myślę, że dbamy wszyscy o niego, tak? I nie podpieprzamy mu kasy. Tak? Bo taka osoba, jak jest leżąca, czy nawet mój syn, który jest w normie intelektualnej, on się nie skapnie, że ktoś mu ukradł pieniądze. A Morawiecki to zrobił. Morawiecki ukradł pieniądze tej leżącej osobie. Bo te osoby, te 291 tysięcy osób, to są właśnie osoby, które potrzebują opieki osoby trzeciej. I te wierutne bzdury, od razu mi się ciśnienie podnosi, i te wierutne bzdury, które opowiada Kaczyński teraz na swoich wiecach, że tym najsłabszym trzeba pomóc. To on nie wie, co się dzieje u niego w partii, że zakosił zasiłek pielęgnacyjny, że ukradł Fundusz Solidarnościowy. Że osoby niepełnosprawne tak naprawdę dzisiaj żyją w biedzie i nędzy. I naprawdę nie zdążę w tym programie tego wszystkiego powiedzieć. Ale 31 miliardów? Dwa. 32, tak. Przepraszam. To są jakieś olbrzymie pieniądze. Przecież tak. One, to powinno być transparentne. Ja mam nadzieję, one poszły na różne. One wiem, że one są, z tego są finansowane i trzynastki, i czternastki. Zasiłek pogrzebowy, tak? Bo sobie popożyczali z tej puli. Ale tego się nie robi. To jest świętość. To jest nie dla dlatego my protestowaliśmy wtedy, bo też byliśmy sceptyczni do tego nastawieni, że znów będą się składać osoby bogate i znów powiedzą, o matko, ci niepełnosprawni, to oni wiecznie potrzebują i po prostu wiecznie musimy na nich dawać. No dobrze, ale jeżeli już powstał ten Fundusz Solidarnościowy, to wara temu, żeby to ruszać. Morawieckiemu obcięłabym ręce za to złodziejstwo tak naprawdę. I po prostu, tak mówię, bo to są emocje, ja jestem emocjonalna. Ale powiem tak, rodzice też są emocjonalni. Rodzice ode mnie oczekują, żebym załatwiała im wiele spraw. Ja to robię. Ja nawet ze swojego portfela wyciągam pieniądze, żeby na przykład dołożyć na buty ortopedyczne, tak? Ale to nie o to chodzi. Tak. Bo ja nie pomogę całej Polsce, tak? Pomogę sześć rodzin mam pod opieką, tak? No tak. I pomogę z racji tego, że jestem posłem, że mam więcej pieniędzy. Ale mówię, to nie o to chodzi, tak? Więc liczę na to, że w końcu ten rząd się zmieni tak naprawdę, że ktoś poważnie to potraktuje tą sytuację, tak? Tej garstki ludzi u nas w Polsce. Bo pani redaktor, od czegoś trzeba zacząć, tak? Trzeba zrobić ten mały krok. Czyli co? Nikt nam nie może powiedzieć, że nie ma dla was pieniędzy, nie ma na wyższą rentę socjalną. Na nas nie trzeba się już składać, na te osoby z niepełnosprawnością. Pieniądze są, tak. Tylko Morawiecki musi je oddać. A jeszcze mamy temat świadczenia pielęgnacyjnego, gdzie też uważam dzisiaj, i to mówię z pełną świadomością, że rodzice dzisiaj dostają świadczenie pielęgnacyjne, to jest najwyższe świadczenie.
świadczenie, które wynosi 2119 zł. Mhm. Ale wiem, że to są za małe pieniądze i po prostu rodzice też muszą dostać możliwość dorobienia po prostu do tego świadczenia. To jest straszne, że nie mogą dorabiać. To musi się zmienić, bo to wynika wprost z ustawy, tak? Że jakby mają wybór, albo praca, albo to świadczenie. Ale to musimy zmienić z tego względu, właśnie z tego względu na tą inflację może na koniec. Proszę zobaczyć, że tu w ogóle się nie mówi o rodzicu. Cały czas. Bo ja tak sobie myślę, ile te matki mają siły w sobie. Bo one Pani walczą... redaktor, czasami nie mają, bo ja wiem dzisiaj, że nie mają, bo do mnie dzwonią. Załatwiam porady psychologiczne, porady psychiatryczne. Ale też powinny mieć ten turnus. One też powinny oczywiście, mieć... Oczywiście, że tak. To jest marzenie wielu, wielu rodziców. Ale to jest w takiej sferze marzeń. Walczymy. Walczymy. Tak, ja walczę dalej. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo.